Drugi list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 5, od wiersza 19 do 21. Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Ludzie niejednokrotnie lubią się zamieniać z kimś na coś. Coś dają ze swojego, żeby coś przyjąć od drugiej osoby i oczywiście upatrują w tym pewnego interesu, pewnej korzyści. To już nawet dzieci potrafią wymieniać się na różne rzeczy, różne przedmioty, po to, żeby coś mieć nowego, coś oddać ze swojej własności, po to, żeby coś przyjąć innego, żeby mieć w tym jakąś radość, zadowolenie, zysk, żeby mieć taką satysfakcję. To mi się opłaciło. Są takie zamiany, które są naprawdę godne zainteresowania. Każda zamiana w zasadzie ma w sobie taki aspekt interesu, jakiejś korzyści. Ludzie się zamieniają na różne rzeczy, po to, żeby coś skorzystać. Tutaj dzisiaj w tekście czytamy, że również Bóg nam oferuje taką zamianę. Oferuje nam to, że zabierze nasze grzechy, nasze ciężary, nasze przekleństwo, ciemność, a da nam swoją sprawiedliwość. Da nam światłość, miłość, to co prawdziwe, czyste, to co wieczne. 21 wiersz tego tekstu z 5 rozdziału 2 listu do Koryntian mówi nam bardzo wyraźnie, że Bóg, który nie znał grzechu, tego, który nie znał grzechu, czyli Chrystusa, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Co za wymiana? Co za zamiana między dwiema stronami? Kiedy Bóg mówi, zabieram od ciebie to, co ciebie niszczy, to, co jest przekleństwem w twoim życiu, a daję ci moją sprawiedliwość. Daję ci moją obecność, chwałę, prawdę. To musi być miłość. To naprawdę musi być miłość, skoro taką ofertę Bóg składa człowiekowi. Musimy wiedzieć, że to, co Bóg przyjął od nas, ma swoje konsekwencje, następstwa i to, co my od Boga przyjmujemy, też ma swoje następstwa. I oczywiście złe rzeczy mają złe następstwa, dobre rzeczy mają dobre następstwa. Jezus wziął nasze grzechy na siebie. Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. Nie wypomina nam Jezus naszych grzechów, przebaczył nam wszystko, wziął na krzyż nasze grzechy. Jest napisane, że za nas stał się grzechem, nie tylko nasze grzechy wziął na siebie, ale stał się grzechem. Zgodzilibyśmy się na taką wymianę, gdybyśmy byli Bogiem? A Jezus tak się uniżył, stał się za nas grzechem, po to, byśmy w Nim stali się Jego Bożą, doskonałą sprawiedliwością. No taka wymiana, taka zamiana, no jest godna zainteresowania. To jest dar Bożej miłości, ona wynika z Bożej miłości. Pan Jezus wszystkie konsekwencje naszych grzechów poniósł, kiedy umarł na krzyżu Golgoty, kiedy został oddalony, oddzielony przez nasze grzechy od Boga Ojca. To był największy ból, największy ciężar, kiedy wołał na krzyżu, Boże mój, Ojcze mój, dlaczegoś mnie opuścił. To nasze grzechy to sprawiły. Jezus Chrystus umarł za nas, przelał swoją krew. Stąpił do podziemi, tak jest napisane, do miejsca ciemności, do miejsca śmierci, do miejsca wiecznego potępienia, po to, aby zmartwychwstać, po to, aby ogłosić zwycięstwo.
Jezus Chrystus zmartwychwstał dla naszego życia. To jest ta oferta Boga, kiedy Bóg mówi, zamieńmy się. Do człowieka, do każdego człowieka na ziemi mówi Bóg, zamieńmy się. Zamienimy się? Ja daję Ci swoją sprawiedliwość, swoją świętość, chwałę, prawdę, miłość, a Ty mi daj swoje grzechy. Daj mi swoje ciężary. Daj mi swoje przekleństwo. Daj mi swój strach. Daj mi swoje choroby. Ja mam dla Ciebie coś innego. Ja Ci oferuję. Dlatego, kiedy wiemy, że Jezus to uczynił dla nas, to się stało faktem na krzyżu Golgoty 2000 lat temu, to i my dzisiaj w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. I nawołujemy, i mówimy, pojednajcie się z Bogiem, zamieńcie się z Bogiem, pojednanie z Bogiem. To jest pewna zamiana. To jest wyznanie swoich grzechów Bogu. Odrzucenie ich, odwrócenie się od grzechów, od wszystkiego, co nas niszczy, co niszczy relacje Boga w nas. Odrzucenie tego, wyznanie swoich grzechów, oddać to Bogu. On chce to wziąć, On chce się z nami zamienić, a chce dać nam swoją miłość, swoją świętość, swoją prawdę, światłość, pokój, radość i sprawiedliwość. Jezus w miłości do nas stał się uosobieniem naszych grzechów na krzyżu Golgoty. Dzięki temu my, przyjmując od Niego dar, stajemy się uosobieniem Bożej sprawiedliwości. Jaka piękna zamiana, która wynika z Bożej miłości i z Bożej łaski. Dzisiaj poselstwo sprawujemy, dzisiaj nawołujemy, zamieńcie się z Bogiem, aby przyjąć dar Jego zbawienia, a oddać Mu swoje grzechy, aby wyznać i narodzić się na nowo dla Jego Królestwa. Dziękujemy Ci, Boże, za Twoją wielką miłość, jaką nam okazałeś, za tą cudowną zamianę, która Ciebie wszystko kosztowała. Oddałeś samego siebie, umarłeś za nas, ale dziękujemy, że zmartwychwstałeś i dzisiaj jesteś dawcą życia wiecznego dla każdego, kto chce się po prostu z Tobą zamienić. Amen.